Cześć moi drodzy, dzisiaj odcinek o kobiecie, która, co by nie mówić, podbiła polską scenę muzyczną w latach 90. Pisano o niej piosenki, ona sama udzielała wywiadów, pojawiała się wszędzie, a jej życie prywatne było owiane tajemnicą i każdy chciał się dowiedzieć, jak wkraść się do serca Szazy. Ona na to mówiła tylko, bierz co chcesz, wszystko weź, co tylko chcesz, a publiczność chętnie korzystała, oglądając ją na koncertach. Choć muzyka disco polo nie przez wszystkich jest doceniana, to trzeba przyznać, że również wśród wykonawców tego gatunku mamy wielkie sławy, które zapadły nam w pamięci. Szaza miała niesamowity styl, charakter, a nawet pseudonim inspirowany przez jej zainteresowania. Jakie? Zdradzę Wam oczywiście. Ale pewnie ciekawi jesteście również, co dzisiaj u niej słychać, jak wygląda. Dlaczego mniej jej w mediach, podczas gdy disco polo ma się świetnie, mamy przecież koncerty często emitowane przez telewizję Zenona Martyniuka, zespołu Boys, Milano czy tam innych artystów tego gatunku, jednak jak widzicie zdominowanego nieco przez mężczyzn. Co więc z Szazą? Gdzie się ukrywa? Co u niej słychać? Na wszystkie te pytania postaram się odpowiedzieć, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, na przykład Ty, to serdecznie zapraszam, żeby zostać ze mną do samego końca, a wcześniej jeszcze zaproszę do subskrybowania kanału wszystkich chętnych, którzy chcą wiedzieć na bieżąco o nowych odcinkach. Wciskamy subskrybuj tu na dole i dzwoneczek, dzwoneczek też jest ważny. A tymczasem zaczynajmy, zapraszam! Szaza, czyli właściwie Marlena Magdalena Pańkowska. Urodziła się 29 maja 1967 roku w Pruszkowie. Szaza jest jedynaczką, jej ojciec pracował w wytwórni pocztówek dźwiękowych. A dziewczynka, kiedy tylko rozpoczęła edukację muzyczną, zaczęła również chodzić do szkoły muzycznej, grała na fortepianie, a swoją edukację muzyczną zakończyła na szkole średniej. Moje pierwsze spotkanie z muzyką nastąpiło w domu mojego ukochanego dziadka, który był pianistą, miał konserwatorium. Dorastałam u mojego dziadka u boku fortepianu. Po kilku latach rodzice postanowili wysłać małą Madzię do szkoły muzycznej. Uczęszczałam pilnie. Bardzo chętnie uczyłam się w szkole muzycznej. Mój dziadek zaszczepił we mnie tego bakcyla. Więc widzicie, często się mówi, że muzycy disco polo to po prostu jakaś taka muzyka uliczna, że niewykształceni i tak dalej. A to nieprawda, wielu muzyków również wykonujących ten gatunek ma wykształcenie muzyczne i tutaj mamy taki przykład, więc nie ma co wrzucać zawsze wszystkich do jednego worka i poddawać się stereotypom. Ale oprócz tego, co ciekawe, Szaza była też elektronikiem, bo ukończyła technikum elektroniczne, zdała maturę i potem imała się w sumie różnych zajęć. Nie od razu było wiadomo, że zostanie gwiazdą estrady. Pracowała na przykład w biurze handlu zagranicznego, ale kiedy straciła pracę i przeszła na bezrobocie, zatrudniła się w barze. Później zaczęła występować właśnie na scenie, a to wszystko dzięki pewnej znajomości. Chodzi o Tomasza Samborskiego, który miał zespół Top Boys. Początkowo Szaza występowała z tym zespołem, wspierała kolegę na scenie, w chórkach, grała też na klawiszach. Jednak z czasem obydwoje doszli do wniosku, że Szaza nie powinna stać z tyłu na scenie, że powinna stać w samym świetle reflektorów, a także podbijać scenę, no i oczywiście serca publiczności. I oczywiście na początku łatwo nie było, ale jednak po czasie biznes, że tak powiem, zaczął się rozkręcać. Pojawiły się propozycje wywiadów, pierwsze koncerty i coraz większe zainteresowanie. Zadebiutowała w 1992 roku, ale na największe hity trzeba było nieco poczekać. Jak sama przyznała w książce Kobiety Przełomu, początek jej kariery był trudny. Byłam młoda, miałam 20 kilka lat i zderzyłam się z całą masą negatywnych relacji. Od pogardy po nagonkę. Im więcej nagrywaliśmy, im więcej koncertowaliśmy, tym nagonka bardziej przybierała na sile. Szczególnie kiedy stała się gwiazdą number one, numer jeden po prostu. Zaczęto wymyślać o niej niestworzone historie, że jest po prostu gwiazdą jak światowego formatu, że wymagania niesamowite. Mówiono, że ma najwięcej koncertów w Polsce, może w pewnym momencie nawet była to prawda. Pamiętam, że tam, gdzie występowaliśmy, czasem nie byliśmy w stanie przyjechać samochodem, bo takie czekały na nas tłumy. Zawsze podchodziłam do koncertów z jednakowym zaangażowaniem, niezależnie od tego, czy graliśmy na imprezie plenerowej, w prestiżowym miejscu w stolicy, czy na innym kontynencie. Zdarzało się, że w trasie mieliśmy po 2-3 koncerty dziennie i przez 3 dni z rzędu salę wypełnioną po brzegi. Pamiętam, jak graliśmy koncert pod Warszawą. Nie byłam w stanie wyjść z tej auli. Ludzie pchali się, chcieli mnie dotknąć, porozmawiać.
Ale Shaza, jak Wam już powiedziałam, była dość wyjątkowa, dlatego że był to dość męski świat, jeśli chodzi właśnie o ten gatunek muzyczny. Ale te tłumy nie wzięły się znikąd, przecież pamiętacie te hity. Bierz co chcesz, wspomniany już, Egipskie noce, Jesteś moim ideałem. Założę się, że nie jeden i nie jedna z Was tutaj, którzy oglądacie mnie teraz, nuciliście sobie podczas wieczornych tam spotkań ze znajomymi. Oficjalnie niby Shaza miała sprzedać ponad 500 000 płyt, ale kto nie pamięta tych bazarków? Się przegrywało na potęgę. Płyty, kasety, co chcesz, mój drogi. Okładka z ksero, opakowanie, płyta. Jak ktoś miał nadrukowaną jeszcze tę oryginalną, taką, wiecie, przekopiowane z płyty, też nadrukowane na swoją płytę CD, to już była podróba pierwszego sortu. Więc możliwe, że liczba sprzedanych płyt była dużo wyższa. A Shaza przez to, że była tak popularna, to interesowała wszystkich i to nie tylko na scenie, ale też oczywiście głównie poza nią. A Shaza już wiedziała, że takie zainteresowanie jej osobą i zainteresowanie jej życiem prywatnym może nie być najlepszym pomysłem i może sprawić, że będzie mieć problem z zachowaniem jakiejkolwiek prywatności. Dlatego media trzymała na dystans. Nie lubiła za dużo mówić o tym, co dzieje się poza sceną. Ale miało to też niestety swoje konsekwencje, bo zaczęto plotkować, wymyślano niestworzone historie. Mówiono, że ma nie wiadomo jakie wille, pałace wręcz, że lata na koncerty helikopterem. Prezydent miał jej niby wysyłać kwiaty z bilecikiem, a sama prezydentowa, chodzi tu o państwa Kwaśniewskich, miała od niej odgapić nawet fryzurę. Mówiono, że chodziła w perukach. I chociaż akurat z tymi perukami to czasem może coś tam faktycznie miało wspólnego z prawdą, to większość tych plotek nie miała, a sama Shaza była wierna swojemu wizerunkowi, czyli temu egipskiemu Bobowi. A jej kariera do tego stopnia się rozwijała, że wiecie, w pewnym momencie była taka niepisana zasada, że disco polo tu, a rynek muzyczny to tutaj. Czyli, że to tak jakby dwie gałęzie i że tego nie należy mieszać. Tak myślano. I dlatego dla wszystkich wielkim zaskoczeniem i osiągnięciem również dla Shazy było to, kiedy wystąpiła w Opolu na Festiwalu Piosenki Polskiej. No i nawet pisano o niej piosenki, zespół Big Cyc napisał o niej piosenkę, co prawda sama Shaza nie była z niej zbyt zachwycona, mówiła, że nie była do końca miła, ale fakt jest faktem, nie o każdej piosenki piszę się. W połowie lat 90. moja muzyka, moje piosenki nie istniały w medialnym mainstreamie, nie były grane przez stacje radiowe. Disco polo nie miało wtedy najlepszej prasy. Najpierw to był temat tabu dla mediów i elit intelektualnych, a potem, kiedy okazało się, że tak dłużej się nie da, bo tej muzyki słuchają miliony, to zaczęto ją mega krytykować. Ale właśnie opowiedziałam Wam, że na pewno Wam powiem, skąd ten spójny wizerunek, czyli ta grzywka, egipski pseudonim. A no właśnie, Shaza ponoć od dzieciństwa interesowała się właśnie historią starożytnego Egiptu i dlatego postanowiła przenieść to na scenę. Jej pseudonim nawiązuje do egipskich książek, których wygląd zainspirował gwiazdę disco polo do wykreowania dla siebie takiego, a nie innego wizerunku. Zresztą Shaza, jak przystało na prawdziwą gwiazdę, wystąpiła także w kilku filmach, m.in. w Poniedziałku i Wtorku Witolda Adamka, a także w serialu Sukces i spektaklach telewizyjnych, w tym Domu Straszy oraz Odszkodowanie. I mam jeszcze jeden dowód na to, jaka była popularna, a panowie ją uwielbiali. Bo kiedy pojawiła się w 2000 roku na okładce Playboya, to był to najlepiej sprzedający się numer w historii. Każdy chciał zobaczyć Shazę. Kiedy otrzymałam telefon z magazynu, dałam sobie noc do zastanowienia, aczkolwiek nie będę ukrywać, że ucieszyła mnie ta wiadomość, bo magazyn mnie wyróżnił. Nie zrobiłam tych zdjęć po to, by zwrócić na siebie szczególną uwagę. Myślę, że zdjęcia zatrzymały upływający czas w kadrze, mówiła w 2000 roku w programie Zoom. Swoją ostatnią płytę wydała w 2001 roku. I choć wielokrotnie przeczytacie, że Shaza zniknęła, co u niej słychać, albo że Shaza powraca, to najczęstszy tytuł, to jednak prawda jest taka, że ona nigdy nie zniknęła ze sceny muzycznej. Zniknęła z mediów, ponieważ zainteresowanie jej osobą za bardzo ją już w pewnym momencie przytłaczało. Wyjechała do USA, kiedy z anteny zdjęto program Disco Relax. Wróciła po 4 latach. Kiedy zaczęłam być rozpoznawalna, ludzie zaczęli zaczepiać mnie na ulicy, w sklepie, w podróży. Na początku to było przyjemne. Miło łechtało moją kobiecą duszę, ale z czasem poczułam się zmęczona. Wychodząc z domu zmieniałam wygląd, zakładałam różne peruki, czapki.
Żeby mieć trochę oddechu, żeby poczuć się swobodniej, mówiła w książce Kobiety Przełomu. Pozwoliłam sobie na odrobinę odpoczynku medialnego. Chciałam dać odpocząć od siebie. Odpoczęłam i zaczęłam tęsknić. Brakowało mi czegoś. Scena była obecna cały czas, bo odpoczywałam od mediów i od wywiadów. Zajmowałam się koncertowaniem w kraju i za granicą, mówiła w programie w roli głównej. A w 2017 roku piosenkarka świętowała 25-lecie swojej działalności artystycznej. Wystąpiła na wielkiej gali 25 lat Disco Polo na stadionie Polonii Warszawa. Ciągle śpiewam, jestem nadal czynna zawodowo, choć niektórzy chętnie powiedzieliby, że wybieram się na emeryturę, ale tak nie jest. Nie było takiego momentu, żebym myślała o zmianie zawodu. Śpiewanie i obcowanie z muzyką było mi dane od samego początku i tak pozostało, mówiła w pytaniu na śniadanie. Jeśli chodzi o jej życie prywatne, to nadal mówi mało. Wiadomo, że nie wyszła za mąż, nie ma także dzieci, ale w 2019 roku na przykład mówiła, że spotyka się z tajemniczym mężczyzną. Myślę, że to jest po prostu tak, że nie chcę mówić o tej prywatności, tak założyła, więc my też nie spychajmy się tam, gdzie nas nie chcą. Ale na pewno ucieszy Was to, że Shaza praktycznie się nie zmieniła. Nadal jest wierna swojemu stylowi, no i trzeba przyznać, że świetnie trzyma formę. Czy to dzięki występom scenicznym i temu, że pewnie wiele kalorii spala się na scenie? Gwiazda podkreśla, że regularnie uprawia do tego sport. Wiele zawdzięcza genom, jak mówi, ma świetne geny po ojcu. Korzystam z dóbr kosmetycznych, spa, masaży. Zdrowo sypiam, staram się nie denerwować i przede wszystkim nie jestem zazdrosna, bo zazdrość powoduje, że na twarzy się taka wredność pojawia, dodała. I co ciekawe, kiedy chce się odstresować, wyluzować i miło spędzić czas, maluje obrazy. Jak przekonuje jej menadżer, a niektórzy twierdzą, że także były partner Tomasz Samborski, może się dzięki temu oderwać od codzienności. W 2019 roku wydała singiel Najładniejszy uśmiech. Ale niestety, zaraz potem podupadła trochę na zdrowiu. Jak sama przyznaje, musiała spędzić nieco czasu w warszawskim szpitalu. Później przyszła pandemia, więc jeżeli chodzi o to, to może nawet dobrze w tym kontekście, że akurat wtedy mogła poświęcić dużo czasu na to, żeby poprzebywać w domu, odpocząć i nie żałowała, że przepadają jej koncerty, bo jak dobrze pamiętamy, rynek właściwie zamknął się na prawie rok. Jednak po pewnym czasie artystka cieszyła się, że może w końcu wrócić do koncertowania. Wracam do swoich pasji, nie będę ukrywać, że tęsknię do spotkań z fanami, ponieważ uwielbiam koncerty. Ostatnio los nie był dla mnie przychylny. Owszem, maluję, ale u progu 2019 roku pojawiło się w moim życiu takie zawirowanie zdrowotne. To praca została absolutnie zawieszona, bo istnieję bez pracy i cierpliwie czekam na moment, kiedy obostrzenia zostaną zdjęte i będziemy mogli ruszyć w trasę. W ostatnim czasie życie mnie nie oszczędzało. Jest obecna pewna sprawa, na którą muszę bardzo uważać i o siebie się troszczyć, co nie znaczy, że jestem osobą, która będzie na antenie Państwa stacji narzekać czy epatować swoimi problemami. Jak widzicie więc, Shaza nadal twardo stąpa po ziemi, wie co chce przekazać nam, wie co chce ukryć, ale jeżeli myśleliście, że nie zobaczycie jej już na scenie, to jesteście w błędzie. Może warto się rozejrzeć, jeśli byliście i jesteście fanami i sprawdzić, jak dziś wyglądają koncerty Shazy, przyznawać się, kto w latach 90. uwielbiał jej piosenki, a może są tutaj aktualni fani. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami w komentarzach. Pozdrawiam oczywiście Shazę, ja jako dziecko przed telewizorem oczywiście. Bajo bongo! Było! Tak więc bardzo dziękuję za miłe wspomnienia, a Was oczywiście zapraszam do karty, gdzie znajdziecie inne odcinki, które być może Was zainteresują i pamiętajcie, że już niedługo na moim kanale nowe odcinki, warto być subskrybentem, żeby dostawać o nich powiadomienia. I ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!